Pełna reprezentacja parlamentarna Lewicy w okręgu łódzkim, w województwie łódzkim. Posłanka Paulina Matysiak, która jest posłanką elektką drugiej kadencji, będzie reprezentowała okręg sieradzki. Jest z nami senator Marcin Karpiński, który jest senatorem trzech powiatów, powiatu Zgierskiego, Pabianickiego i powiatu Łaskiego. Tu chciałbym chwilę się zatrzymać, dlatego że Państwo pamiętacie, że pakt senacki był dla nas bardzo istotny i bardzo ważny. Myśmy ten pakt bardzo długo negocjowali i wiele było głosów, że może to się nie udać, że tak szeroka współpraca może nam nie wyjść, a jednak szeroka współpraca okazała się sukcesem i po 18 latach w województwie łódzkim Lewica ma swojego senatora i tym senatorem jest Marcin Karpiński. To zresztą pokazuje, jak ta współpraca przy pakcie senackim była szeroka, dlatego że cztery silne podmioty, które tworzyły Komitet Nowej Lewicy, mają swoje odzwierciedlenie w Senacie, bo są przedstawicielki partii Razem, są przedstawiciele Nowej Lewicy, jest przedstawiciel Unii Pracy, jest przedstawiciel PPS-u. To pokazuje, że współpraca, która ma swoje bardzo ugruntowane fundamenty, może przynieść zamierzony efekt i w tym przypadku ten efekt zamierzony to senator Marcin Karpiński, który zresztą robiąc kampanię wyborczą pokazywał, jak można współpracować z innymi partiami politycznymi. Ale my dzisiaj chcemy też z tego miejsca jako Lewica bardzo wyraźnie zadeklarować, że w przyszłym parlamencie, w przyszłym Sejmie, Senacie, ale też w przyszłym rządzie nasi przedstawiciele, nasze przedstawicielki będą zabiegały o realizację programu lewicowego. Najpierw będziemy zabiegać o wpisanie jak największej ilości elementów do umowy koalicyjnej, a później będziemy bardzo z dużą determinacją chcieli ten program zrealizować, dlatego że oczekiwania Polek, Polaków, oczekiwania mieszkańców regionu łódzkiego właśnie są takie, żeby ta lewicowa agenda była realizowana. Ja powiem o zdanie o naszym sztandarowym programie, z którym szliśmy do tych wyborów, czyli mieszkanie, budownictwo mieszkaniowe na wynajem. Akurat tak dobrze się składa, że senatorem został też Krzysztof Kukucki, wiceprezydent Włocławka, który budował te mieszkania i myślę, że może w znakomity sposób w parlamencie udowadniać i pokazywać, że to nie fikcja, nie iluzja, tylko rzeczywiste, realne mieszkania, więc to na pewno będziemy chcieli realizować i to na pewno do tego porozumienia o współpracy będziemy chcieli wpisać. Rzeczą naturalną i oczywistą jest, jeżeli chodzi o sferę budżetową, głównie nauczycieli, nauczycielek, żeby od 1 stycznia ta podwyżka była i to też jest nasze zobowiązanie i nasza deklaracja, że będziemy chcieli to w tę umowę koalicyjną wpisać. Negocjacje tak naprawdę się dopiero rozpoczynają, ale jeżeli te negocjacje będą przebiegały tak twardo, tak skutecznie jak negocjacje paktu senackiego, ja dzisiaj jestem i my jesteśmy dobrej myśli, że nowy rząd będzie miał całą agendę realizacji postulatów każdej strony sceny politycznej, w tym postulatów Lewicy. Ja powiedziałem o dwóch, a teraz bym poprosił, żeby pani posłanka Paulina Matysiak powiedziała o kolejnych. Dzień dobry, szanowni państwo. Ja na wstępie chciałabym wszystkim, którzy głosowali w okręgu numer 11, podziękować za każdy głos, który został oddany na naszą listę Lewicy, bo dzięki właśnie tym głosom okręg numer 11 ma przedstawicieli w parlamencie i mnie, za co bardzo dziękuję, ale też pana senatora Karpińskiego, bo my razem z tego okręgu jesteśmy. Okręg senacki jest oczywiście mniejszy, ale tutaj współpracowaliśmy także w kampanii. To, co jest kluczowe, poseł Trela już powiedział o naszym postulacie mieszkaniowym. Faktycznie to jest jeden z naszych kluczowych postulatów. Wiemy, jak to zrobić i mamy rozwiązania, które problem z mieszkaniami rozwiązuje po prostu od strony podażowej, czyli tam, gdzie on naprawdę istnieje. Nie dosypujemy pieniędzy deweloperom, nie dosypujemy pieniędzy bankom. Chcemy, żeby te mieszkania powstały i pomagały Polakom.
ale tym, co może jeszcze Polakom pomóc, to kwestie podwyżek w budżetówce. To nie tylko podwyżki dla nauczycieli, to także podwyżki dla urzędników, dla tych osób, które na co dzień pracują ciężko i stoimy na jasnym stanowisku, że państwo po prostu powinno być wzorem pracodawcy. Tutaj nie ma żadnej możliwości na posunięcie się, to jest dla nas oczywistość. Dobry pracodawca, sowicie, uczciwie wynagradza. I to jest oczywiste dla nas, ale też jest oczywiste dla pracowników. Związki zawodowe mówią jasno o podwyżce, która zaczyna się w tym roku, która ma wyrównać problemy związane z wysoką inflacją i także podwyżką od przyszłego roku. Tutaj jesteśmy zgodni ze związkami zawodowymi. Kolejna sprawa to poprawa jakości usług publicznych. Ja w poprzedniej kadencji zajmowałam się transportem publicznym. Myślę, że będę miała możliwość także dalej tę pracę kontynuować i to jest naprawdę kluczowe, bo wiemy, jak to wygląda poza dużymi miastami. Wiemy, że bardzo często ciągle jest problem, żeby ze wsi dojechać do stolicy gminy, z gminy dojechać czasem i do powiatu. Połączenia między powiatami także zostawiają wiele do życzenia i tutaj naprawdę jest mnóstwo spraw do nadrobienia. Nasz postulat z kampanii to autobus w każdej gminie, kolej w każdym powiecie. Jest dużo rzeczy tutaj do zrobienia, ale one są w zasięgu naszej ręki, w zasięgu naszych możliwości. Trzeba do tego usiąść i trzeba o to zabiegać, bo to pozwala wszystkim mieszkańcom korzystać z innych z praw konstytucyjnych, z innych usług publicznych, z prawa do edukacji, jeżeli mówimy o młodzieży, która przecież nie wsiądzie w żaden własny samochód, bo go nie ma, prawa do ochrony zdrowia, tak żebyśmy mogli być zdrowi, mogli się leczyć, sprawa do kultury, żeby można było bez problemu pojechać do miasta powiatowego, do kina i móc wrócić, czy spotkać się ze znajomymi. To świadczy o jakości naszego życia i o tę jakość życia będziemy zabiegać. I tak jak poseł Trela mówił, przy tym stole negocjacyjnym, do którego już niedługo usiądziemy, będziemy zabiegać o to, żeby te postulaty lewicy, o których mówiliśmy w kampanii, które dla nas są kluczowe, żeby były, żeby tam się znalazły, żeby były realizowane. Na pewno ich nie odpuścimy i będziemy tego pilnować, bo po to też idziemy do tego rządu. Panie senatorze. Dzień dobry Państwu. W Polsce wiele nowych słów powstaje. Jednym z nich jest tygodnica. Za chwilę będziemy obchodzić drugą tygodnicę. Szybko ten czas leci, mam na myśli wybory. Ale póki co myślę, że jeszcze jest czas i żadnego faux pas nie popełnię, jeżeli po raz kolejny gorąco i serdecznie podziękuję całej Polsce, wszystkim Polkom i Polakom, że tak tłumnie stawili się przy urnach wyborczych, a nie tak tłumnie przy urnach referendalnych. To także w naszym okręgu, w naszym województwie i w okręgu pani poseł i pana posła i w moim ogromne poparcie. Szczególnie ja dziękuję wyborcom, którzy zdecydowali się poprzeć moją kandydaturę. Bo proszę Państwa, prawda jest taka, że gdybym startował samodzielnie, nie z paktu senackiego, raczej po 18 latach nadal byśmy nie mieli senatora z lewicy. Ale ja jestem senatorem nie tylko lewicy, ale całego paktu senackiego i ta nazwa nie tylko zostaje na czas wyborczy, ale i powyborczy na całe 4 lata, bo to jest zasługa i lewicy, i Koalicji Obywatelskiej, i Trzeciej Drogi, i wielu, wielu samorządowców. Zresztą ten pakt senacki jest też takim dobrym prognostykiem na przyszłość, bo jakie były plany i przymiarki? No może 53, 54 senatorów, maksymalnie 60. Okazało się, że zdobyliśmy większość 2/3 w Senacie. To dowodzi wielu rzeczy, ale jednej na pewno. Zgoda buduje, współpraca jest bardzo ważna. Jeżeli będziemy razem, będziemy współpracować, to samo osiągniemy w Sejmie, to samo osiągniemy w rządzie. Życzę negocjatorom, życzę naszym liderom wszystkich trzech komitetów wyborczych, aby wypracowali dobry kompromis i dobry program rządu. Mam nadzieję, że to będzie taki kompromis niedefiniowany dotychczas, że wszyscy są niezadowoleni, wszyscy będą zadowoleni. Jest wiele, wiele spraw do zrobienia i do realizacji, z którymi powinniśmy ruszyć praktycznie od pierwszego dnia po wyborach. No, z przyczyn konstytucyjnych, z przyczyn
woli czy nie woli pana prezydenta, nie możemy tego uczynić od pierwszego symbolicznie oczywiście dnia, natomiast deklarujemy, że będziemy jak najbliżej Polek i Polaków, dlatego też już taką myślę, że tu koleżanka i kolega nie obrażą się, zdradzę kuchnię naszą powyborczą, że będziemy chcieli, aby w każdym powiecie naszego województwa było nasze biuro, abyśmy mogli się spotykać, rozmawiać, rozwiązywać mniejsze i większe problemy, o których, no, jak mówię, są ich dziesiątki, jak nie setki. Ja jako mieszkaniec wsi widzę codziennie i słyszę, jeżeli litr mleka w tej chwili, to szczególnie dla tych, którzy kupują w sklepie, kosztuje u rolnika złoty 20 zł na przykład, no to chyba nie tędy droga, nie ma gdzie sprzedać zboża 500 czy 600 zł za tonę. No to są takie realne problemy, które trzeba szybko rozwiązać. No, minister Telus poległ na tym gremialnie i to praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia, gdzie będziemy się poruszać, gospodarczego, społecznego, z tym będzie wiele wyzwań, ale damy radę, zwyciężyliśmy w wyborach, zwyciężymy dla Polski. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania, to prosimy. Czy w umowie koalicyjnej znajdą się jakieś kwestie światopoglądowe? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz. Czy w umowie koalicyjnej znajdą się jakieś kwestie światopoglądowe? Na razie umowy koalicyjnej jeszcze nie ma. Ona będzie negocjowana, ona będzie ustalana i ona będzie zatwierdzana. I ona pewnie będzie publicznie pokazywana. My przyjęliśmy taką zasadę na lewicy i myślę, że to jest zasada we wszystkich partiach, które będą tworzyły nowy rząd, że nie będziemy mówić o szczegółach, tylko będziemy mówić o sprawach ewentualnie ogólnych. A jak będą ramy tej umowy i będą punktowane poszczególne elementy, to wtedy je zaprezentujemy. A powinny się takie zapisy znaleźć w pana opinii? Powinny znaleźć się zapisy, które będą możliwe do zrealizowania, bo umowy koalicyjne polegają na tym, że wpisuje się w nie takie stanowiska, żeby je mogła nowa koalicja zrealizować. Ja głęboko wierzę, że Lewica wpisze tam wszystkie najważniejsze elementy z naszego programu, które zostaną zaakceptowane. No tak, tylko z tego, co pan mówi, to wynika, że dwie partie szły chociażby z kwestią aborcji do 12 tygodnia ciąży, dwie duże partie, Koalicja Obywatelska, no i wy, Lewica, także Trzecia Droga, a PSL mówi weto i tak, z tego, co pan w tym momencie powiedział, to wynika, że no nie będziemy raczej tego wpisywać, nie będziemy tutaj szli na noże. Ja powiem panu w ten sposób. Ja będę bardzo chętnie mówił na temat umowy koalicyjnej, będę się do niej odnosił, jak ona będzie. My mamy dwóch znakomitych negocjatorów. Jednym jest szef klubu Krzysztof Gawkowski, drugim jest Dariusz Wieczorek, który negocjował pakt senacki z dużym sukcesem dla Lewicy, więc dajmy im popracować. PSL to nie tylko stanowisko tego czy innego polityka, to tam jest 30 parę osób, w Trzeciej Drodze jest 30 parę osób, a do przegłosowania ustawy potrzeba 231 głosów. Dajmy nam popracować, my naprawdę jesteśmy gotowi pójść na pewne kompromisy, ale z niektórych rzeczy rezygnować nie będziemy. Ja chciałbym jeszcze zapytać pani Paulino, pani poseł, o centralny port komunikacyjny, a w zasadzie o ten komponent kolejowy. Wiele się mówi o tym, że będzie chciał nowy rząd z CPK jednak rezygnować, będzie chciał to urealnić. Czy opinia Lewicy jest taka, że powinniśmy zrezygnować z centralnego portu komunikacyjnego, a co za tym idzie, no, z kolei dużych prędkości, która też jest już w fazie projektowania? Nasze stanowisko koalicyjne, program, z którym szliśmy do wyborów, jasno mówił, że chcemy rezygnować z lotniska, nie rezygnować z komponentu tego kolejowego. I dla mnie jest oczywiste, że my potrzebujemy rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce. Taka kolej już funkcjonuje w Europie, funkcjonuje we Francji, w Hiszpanii, funkcjonuje w Maroku. Czas najwyższy, żeby powstawała też w Polsce. Natomiast to, co jest kluczowe, to żebyśmy nie zapominali jednocześnie, budując tę kolej dużych prędkości, o rozwoju kolei też w regionach, bo to musi być system, który się uzupełnia, który ze sobą współpracuje i też widzimy po tym roku, że Polacy naprawdę chętnie korzystają z kolei. Co miesięczne wzrosty, jeżeli chodzi o liczbę pasażerów, którzy wsiadają do pociągów. Polacy chcą podróżować w dobrych warunkach. Dla nich kluczowa jest zarówno i cena biletów, ale też szybkość i punktualność pociągów, jakość tej jazdy i wygoda. Więc ja myślę, że tutaj nawet jeżeli będą zmiany w przyszłym rządzie, to
co najwyżej kosmetyczne, bo o tym projekcie mówiło się już za poprzednich rządów, kiedy rządziła Platforma z PSL-em. Była mowa chociażby o Centralnym Porcie Lotniczym, który został przez Prawo i Sprawiedliwość przemianowany na CPK. Doszły elementy te związane z koleją. My tej kolei naprawdę dzisiaj potrzebujemy i to będzie dla nas skok cywilizacyjny, który naprawdę pozwoli nam się rozwijać. Więc dla mnie to jest jakby jednoznaczne. Potrzebujemy kolei, potrzebujemy dobrego transportu publicznego w Polsce, w tym także kolei dużych prędkości. I tutaj na pewno też Lewica będzie tych spraw związanych z transportem publicznym pilnować. To jeszcze zapytam o przystanek kolejowy w Brzezinach, bo chociażby Szymon Hołownia i Koalicja Obywatelska mówią, że ten przystanek jest niepotrzebny i będą się chcieli z tego wycofywać. No z tego, co pani mówi, z tego, co mówi Lewica, czyli kolej w każdym powiecie, no bo taki przystanek w Brzezinach by się przydał. Jaki jest to? Znaczy, przede wszystkim ja myślę, że jeżeli chcemy dyskutować o konkretnych punktach, bo takich przystanków jak Brzeziny w całym kraju, w ogóle na tych liniach CPK jest więcej, naprawdę trzeba usiąść i dyskutować też z mieszkańcami. My wiemy, że mieszkańcy Brzezin mają, delikatnie mówiąc, sceptyczne podejście do tej inwestycji. Widzieliśmy się z nimi podczas posiedzenia zespołu, braliśmy udział, słuchaliśmy ich głosu. I to, co teraz mogę powiedzieć, to na pewno to, że spółka CPK, ale też minister Horała, kiedy zajmował się Centralnym Portem Komunikacyjnym, absolutnie nie byli nastawieni na dialog z tymi ludźmi, czy z Brzezin, czy z innych miejscowości. I myślę, że to na pewno należałoby zmienić, bo wiadomo, że każda inwestycja, i nie mówimy tylko o inwestycjach kolejowych, budzi dużo emocji. To są często też sprawy osobiste, związane z wywłaszczeniami i tak dalej. Natomiast no nie da się przeprowadzić dużych inwestycji w Polsce, nie mówię już tylko o CPK, także innych, o budowie nowych dróg, czy ekspresowych, czy autostrad, bez żadnych wywłaszczeń. Natomiast żeby to dobrze zrobić, naprawdę trzeba usiąść z tymi mieszkańcami, wsłuchać się w ich problemy, spróbować je rozwiązać. Być może jest szansa, żeby poprowadzić tę drogę inaczej. Być może jest szansa, że zmienimy jakieś sprawy. To są już jakby kwestie techniczne, tu by trzeba usiąść z projektantem tej linii, ale przede wszystkim też z mieszkańcami i chcieć w ogóle ich wysłuchać, spróbować zrozumieć ich problemy. My na Lewicy na pewno chcemy z tymi osobami rozmawiać, jesteśmy z nimi w kontakcie, braliśmy udział w zespole temu poświęconym i myślę, że poseł Trela też zaświadczy to, że buta i arogancja ze strony ministra naprawdę nie miała sobie równych. Ale ten przystanek jest w pani opinii potrzebny, czy nie? Ja myślę, że warto o tym myśleć i w ogóle szerzej. No to już myślimy, teraz jest konkretna decyzja. No to trzeba ale Brzeziny, czy panie redaktorze, ja panu już odpowiedziałam, żeby mówić o konkretnym odcinku, ja bardzo chętnie usiądę i porozmawiam. Poproszę plany, poproszę to, jak jest wytyczona ta droga i wtedy możemy rozmawiać, bo naprawdę szukanie odpowiedzi tak czy nie, to nie jest też rozwiązanie. Jeszcze druga sprawa, warto też podkreślić w kontekście samego rozwoju tych szprych, tego, jakie istotne znaczenie ma ta inwestycja też dla szans rozwojowych dla samej Łodzi. Bo tak naprawdę ta pierwsza linia, która ma powstać między Warszawą a Łodzią, też tunele, które są budowane, też wzbudzają bardzo dużo wątpliwości i pytań, na które nie zawsze otrzymywaliśmy ze strony ministerstwa odpowiedzi. To naprawdę jest gigantyczna szansa dla mieszkańców aglomeracji łódzkiej, miasta Łodzi, miasta Warszawy. Wiemy, jak dużo osób pracuje w stolicy i jeździ codziennie. Ja dzisiaj też przyjechałam do państwa pociągiem właśnie z Warszawy, bo w Warszawie wczoraj nocowałam. Więc ja myślę, że patrzmy na te szanse i nie zapominajmy o mieszkańcach, którzy mają prawo mieć swoje wątpliwości, mają prawo je wyrażać, a każdy rząd i każde ministerstwo po prostu powinno wziąć je pod uwagę i powinno je rozwiewać, a nie zamykać oczy, tak jak robiło to Ministerstwo Infrastruktury pod rządami ministra Adamczyka. Ja też nie chciałbym państwu odbierać sukcesu oczywiście i gratuluję tych mandatów, ale takie mam pytanie trochę może z drugiej strony ujmujące to, no bo 4 lata temu tutaj były w Łodzi 4 mandaty dla Lewicy, potem się zrobiły z tego 3 w trakcie kadencji. Czy mimo wszystko to wynik też procentowy w województwie łódzkim w Łodzi, czy nie jest jakimś sygnałem, że no mimo sukcesu jednak coś w tej trzeba by zmienić i powalczyć o lepsze wyniki w przyszłości? Znaczy, my nie będziemy zaklinać rzeczywistości, że tu jest spektakularny sukces, jeżeli chodzi o wynik. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że kampania i cały plan strategii był na to, żeby wygrać wybory jako partię opozycji demokratycznej.
I nie jest tajemnicą i nie powiem żadnej tajemnicy, że ostatni tydzień kampanii wyborczej to było trochę podłączanie do takiego politycznego tlenu koleżanek i kolegów z trzeciej drogi, bo szła nagonka medialna, że oni mogą nie przekroczyć progu wyborczego. I gdybym miał analizować poszczególne wyniki, to pewnie poparcie Lewicy nie jest 8,6 i nie byłoby 8,6, gdyby ta kampania była standardowa, tylko byłoby ponad 10%, tak jak nam dawały sondaże w ostatnim tygodniu. Natomiast zwracam uwagę, można mieć wynik 12%, tak jak mieliśmy 4 lata temu i być w opozycji, a można mieć wynik 8,6% i być w koalicji rządowej i przyczynić się do sukcesu od spawania od władzy Prawa i Sprawiedliwości. My tak podchodzimy do tej kampanii wyborczej, że i do wyników wyborczych, że udało nam się jako partiom opozycji, a dzisiaj większości parlamentarnej, wygrać wybory. Natomiast oczywiście 8,6 to jest wynik, który musi być wyższy i my już się zaczęliśmy przygotowywać do wyborów samorządowych i w wyborach samorządowych będzie więcej. Natomiast patrząc na reprezentację parlamentarną, mamy ją dokładnie w takim samym składzie ilościowym, jak kończyliśmy poprzednią kadencję. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było nas więcej i będziemy robić wszystko, żeby było nas więcej, ale dzisiaj nie wolno nam odbierać tego sukcesu, że bez Lewicy nie udałoby się odsunąć Prawa i Sprawiedliwości od władzy i bez reprezentacji Lewicy nie udałoby się realizować tych postulatów, o których dzisiaj mówimy, bo my będziemy na serio o to zabiegać i my będziemy na serio walczyć o to, żeby to było wpisane w umowę koalicyjną i później będziemy to skrupulatnie realizować. A czy w Łodzi nie ma rozczarowania z wyniku Lewicy? Bo ja pytam o to, bo ja słyszę o to od ludzi i to nie jakichś złośliwych przeciwników, tylko właśnie od ludzi, powiedziałbym, zbliżonych do waszego obozu, myślę, bliskich Lewicy. Nie? Czy jednak jakieś rozczarowanie tam nie nastąpiło? Wie pan, no, oczywiście 13% w mieście Łodzi, można powiedzieć, że to jest mało. Ja bym chciał więcej, oczywiście, że bym chciał więcej, natomiast ja też zwracam uwagę, że 13% w Łodzi to jest 50% więcej niż w kraju. Są też pewne sufity, które można osiągać w dużych aglomeracjach i ten sufit widocznie był 50% więcej niż w kraju. Natomiast tak, chciałbym, żeby było więcej, tak, zrobię wszystko, żeby w kolejnych wyborach było więcej. Czy jestem zadowolony z 13%? Nie jestem zadowolony z 13%, bo wolałbym, żeby tych procent było 16, 17 i 18 i trzeba wszystko robić, żeby tak było. Natomiast słyszę też te wypowiedzi tych zwolenników Lewicy, czy sympatyków Lewicy i tak jak na nie patrzę, to chyba oni już z Lewicą za dużo wspólnego nie mają. A Lewica będzie w wyborach samorządowych szła we wspólnym komitecie, no chociażby tak jak ostatnio z Hanną Zdanowską, czy oddzielnie? No nie możemy zajmować się wszystkim w jednym czasie. Teraz skupiamy się na ustaleniu zakresu programowego do współpracy rządowej. Nie ma decyzji w tej sprawie, dlatego że teraz wszyscy jesteśmy zaangażowani w tym, żeby jak najszybciej przejąć władzę, zacząć naprawiać Polskę, rozliczać Prawo i Sprawiedliwość, realizować nasz program. Natomiast wybory samorządowe są bardzo ważne, wybory samorządowe przede wszystkim dla łódzkiej, tutaj miejskiej Lewicy i na pewno decyzja będzie w przyszłym roku podejmowana i ona będzie optymalna ze względów na miasto, ale tutaj nie da się wykluczyć żadnego scenariusza. Zarówno startu w dużej koalicji, jak i startu samodzielnego jako Lewicy, bo te rozmowy są przed nami. Dziękujemy.